Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w odcinku z Unlisted, czyli tytułu stworzonego przez litewskie studio Igangin i jest otwarta beta. Jak widzieliście na początku odcinka, otwieraliśmy Pixelbox i w ogóle pokazałem twarz. No i zaczynamy teraz grę, oficjalnie. I tak, co pierwsze, co najważniejsze, muszę... Kuźwa, mogę dodać więcej żołnierzy, ale nie mam miejsca. Dobra, to będę musiał pomyśleć po to miejsce. No to zaczynamy tak. Dodamy naszym drużynom upgrade'y. By się przydadzą. Na pewno większa ilość żołnierzy w naszym teamie, żeby mogła być. Inżynier u snajperów. Na pewno squad increase. Dobra, zobaczmy w ogóle, która drużyna to miała mieć. Oni mieli mieć, ale oni nie mają już nadal miejsca. Dobra. Logistics, bo miałem zobaczyć. I zobaczmy, jakich żołnierzy dostaniemy. Dostaliśmy Danila Simonowa i jakiegoś innego. Tylko oni oczywiście są do niczego. Pan? A mogę pana odesłać? Send to rare, tak, bo pan mi się nie przyda. I tak samo pan mi się nie przyda, bo pan ma niestety swoje zasiedzone w wojsku. I tutaj mi się nikt nie przyda, tak. Nie wyślę ich do rare, ponieważ nie mogę. Dobra, to tak, zaczynamy Rosjanami. Rosjanie dzisiaj zrobią kopanie. Wykopią tyłki Niemców. Oczywiście kampania bitwa o Moskwę, bo jak żeby inaczej. Tyły w bolt action rifle? Nie. Nie mam takiej broni. Good 5 tier object, super. Bo mi to potrzebne jest. Obstawiam, że znaczy jest potrzebne, ale po prostu nie mam ochoty budować. Mogę poza grą budować. Inżynier próbować. Monastery. Czyli natarcie na zamek robimy. Więc tak, atakujemy. To jest najważniejsze i bierzemy najpierw moich żołnierzy, tych asulterów i szturmowców. Hurra! Właśnie oni krzyczą hurra. A to zaraz my... No właśnie, już się zaczyna. Już zaczynają strzelać niemczury. Albo nasi zaczęli strzelać, dobra. Więc na pewno pierwsze to najważniejsze. Podpalimy kogoś profilaktycznie. Potrafiliśmy trochę. Dobra. Czemu nie mógł... O, dobra, zabił kogoś? Ktoś kogoś? Zginąłeś? Pozwól, że wezmę twojego K98K, bo mi się on przyda na razie. Da, jest dwóch moich. Jeden załatwił długości i zginął, dobra. Zobaczmy. Kuźwa, dostał jeden. Może będę mu... O, kuźwa, patrzcie. O nie! O kuźwa. Tylko schować i się wyleczyć, bo mi się zaraz coś stanie. Z ktoś mnie znajdzie od dupy stronę. O, nasi już zdobywają, powoli próbują zdobyć punkt. Nice. I 950 żołnierzy. Jak na razie jest git. Git mają, mają. Git mają, mają. Dobra, triple kill. Teraz mi się ammo skończy, co nie jest dobrym znakiem. Czy masz pan broń? Bo mi się by się przydała. Nie mogę. A, bo ja mam kara 98K. Dobra, to się przyda. Się czuję teraz jak w kampanii koda... Czuję się jak w kampanii koda dwójki. Bo w... Znaczy jedynki, przepraszam. Bo w kampanii koda jedynki było tak, że... jak była ta bitwa... Nie pamiętam, chyba było to o Stalingrad, o ile dobrze pamiętam. To przypływał się łódką na drugą stronę i tak naprawdę żołnierze nie dostawali nic i to było prawdziwe, bo tam był taki problem u nich z bronią i amunicją, że tylko niektórym albo dawali broń, albo tylko niektórym dawali amunicję.
bo po prostu brakowało. I można powiedzieć, że żołnierze biegli na pełną na śmierć. No. Na śmierć, tak jak mówiłem. Dlatego to było chyba najbardziej... To była najbardziej krwawa bitwa, tym bardziej, że wiele umarło żołnierzy po jednej i po drugiej stronie. Nawet nie pamiętam, po której więcej umarło. Ale chyba po stronie nie. Chyba po stronie rosyjskiej więcej umarło, mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. A bitwa o Moskwę to kojarzę. Tylko Niemcy wtedy mieli taki problem, że chcieli zrobić też szybko zaatakować, a tu okazało się, że było nie dość, że zimno. Brakowało koców, żeby ogrzać żołnierzy. To jeszcze przy okazji błoto, którego było mnóstwo, że po prostu jak na bagnie. I czołgi niemieckie mogły się przedrzeć, przez co można powiedzieć, że im się nie udało przebić do Moskwy. Wezmę Gefhera, bo to jest broń, która może mi się przydać. Ale ona fajnie wygląda. Nie wiem czemu, ale mi się Gefher strasznie podoba. Względem wyglądu. Praciwniw? Skąd wiesz, że praciwniw? Jaki prawdziwnik? Nowy grzyb, czyżby? Dobra, rzucę smoka. Ja przed spodem postawiłem, znaczy wrzuciłem smoka. Jak z przodu nie wrzuciłem. Daje nam to duży advantage. O, tam strzelacie, tam gdzieś jest chłop. Tam jest, widzę. Dobra, jednego załatwiłem, jeden za jednego. To banda łysego. Chyba dostał już, bo się nie wychodzi. Albo wie, że na niego patrzę. Coś taki pomysł. Pomysł, możliwość. O, w ogóle zdobyli kolejny punkt, nawet nie zauważyłem ledwo. Dobra, wbijamy do środka. Idziemy na górę. O, dobra. Muszę przyznać, że jeszcze muszę popracować nad animacjami postaci, bo niektóre po prostu leżą i kwiczą. Oj. Na czołg idzie dalej do przodu, to ja idę za nim. Dobra, żołnierze, za mną, za mną. Kuźwa, tam nawet są w środku, bo nie. Będzie trzeba tam w środku wrzucić mołotowa. Tak się nie będzie dało. Teraz pytanie, lewy czy prawy? Chyba lewy, dobra. No jak tak, to bierzemy mołotowa i biegniemy do góry. Wrzucę mołotowa, ile go dobrze trafię. I będzie się wszystko ładnie fajczyło. Niemiec. Tam, Niemiec. Tam był Niemiec, widziałem. Jak oni to w ogóle robią? Przecież... A już wiem jak. Tu jest czołg chyba niemiecki. Dobra. Profilaktyczny Greeny. Dobra, macie. Może to studzi wasze emocje. O kuźwa. Tak widziałem, tu jest jeden. Kurna, wszedł mi pod celownik. A nie da się kurna przejść. Dobra, to może ja wam po prostu dam atak na... Czyż się ura? A ja pójdę stąd kurna. O kuźwa. Ja się ledwie nie spodziewałem czegoś takiego. Dobra, idę bokiem jakoś. Przez okno! Przez okno mówię! Przez okno!
Ale jest, tak. Tylko coś się tutaj obok ściany, on mnie nie trafi wtedy. Dobra, tu jest mnóstwo żołnierzy. Tutaj wytrzymaj się jeszcze tam. Jakoś przychodzą. Wiązują walkę, ale mi nie idzie. Kurna, ale że tak... Tam? A, widzę, jest po lewej stronie w oknie. Kurna, i obserwuję wszystko. No i mnie dobił. Jakbym się ukrył lepiej, to może wtedy by mnie nie dobił. Bądź żołnierze, czemu wy macie problem z tym punktem? W ogóle tak mało nas jest. Mało nas, mało nas. Zróbcie z tym, proszę coś, proszę was. Bo zginiemy. Nie będzie tego śmiechu. Jak wrócicie do domów, albo wróci przynajmniej jeden z was i powie, że reszta rodzinki nie wróci, bo wybita. To? A Moskwa, a ludzie, a żołnierze pod Moskwą. Rosyjscy. Niemieccy, przepraszam. Kuźwa, no skąd to? Tam chodzi. A to jest jedyny żołnierz? Serio? I moi inni nie byli. Ja tak starałem. No i super. Bierzemy panów z pepeszami, bo to już nie można w ogóle nawet nie można po prostu nic... O! No i proszę, podpalili. No i teraz może będzie prościej. No, mówiłem, że będzie prościej z Mołotowem. Ura! I teraz rzucę. O! Dobra. Show it with it. Okej, psie, wchodzimy. Radziwnił, wchodzimy. Kuźwa, no to był żołnierz. To jest możliwe, że tam do środka wszedł żołnierz. Ja się nawet tego nie spodziewałem. Dobra, no to co, lecimy dalej. Ura! Proszę w tym budynku nie bądź nikt, kuźwa! Dobra, nikogo nie ma. O kuźwa! Nie, panowie i panie, idziemy lewą. Idziemy lewą stronę, bo widzę, że to jest bardziej profit. Łap czołgu, bombę! Załatwię tego czołgu. Dobra, może teraz go załatwię. Jest, załatwiłem. To jest plus, bo będzie nam łatwiej teraz wbić na ten punkt. Dobra, wchodzimy. Wbijamy na maksa. O kurna, tam kogoś widzę. Nasz samolot? Myślałem, że wroga, ale na szczęście robił już robotę. Pozwól, że to od ciebie odbiorę, synu. Ta broń nie jest dla ciebie, przykro mi. Nie nadajesz się. Kuźwa. Być w tym sianie i nawet nic nie mów. No to aż szkoda gadać.
czekam, aż się smoke włożę. Dobra. Kurwa, no tam w budynku idzie. Dobra. Tam widziałem, był jeden gość. Jest, mam go. Dobra. Tam był jeszcze jeden Niemczur. Ale ja się nim nie zajmę. Muszę się ładować. Dobra, lecimy. Naprzód, naprzód, naprzód. Najbliższego budynku. Nie mają, że do nas strzelają. Dobra, pytanie, czy tutaj ktoś w ogóle wejdzie. Będzie na tyle głupi. A, czy nie mogę przytrzymać tak przez myszy, jak na przykład strzelę, żeby zacząć, czy... Chyba coś strzał. Na przykład kogoś trafiłem. Dobra. Okej, wstanę. Wrócę może do strzelania, bo to będzie najlepszym pomysłem. Okej, tam biegnie. Kuźba. Bo mi tu biegają. Tak, muszę patrzeć do końca. Tam leży. Leży. Kuźwa. Pomóż mi. Za bardzo nie mogę. Kuźwa. Dobra, udaje się, muszę przyznać. Mamy 600 żołnierzy i trzeci punkt musimy zdobyć. Jest git, panowie, jest git na razie. Nie ma co wydziwiać. Dobra, macie mołotowa. Ojojoj. A wiem, gdzie jest, widzę. Bo to szczurze. Tam daleko jest snajper, to tutaj będzie problematycznie. Ten drugi... Dobra, szybko biegnij, 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 biegnij. Możesz tutaj siedzieć długo. Udrej skok, nie możesz tutaj długo siedzieć, bo coś się stanie jeszcze. Wykochany żołnierzyk, bo tam jest chyba. Dobra, to nie jest aż tak dobre? Nie. Kogoś tam trafiłem daleko. Ale i tak dostałem, bo to nie jest snajperka niestety. To nie jest snajperka, bym mógł tak daleko strzelać. W ogóle widzę, że w ogóle prawie żołnierzy tutaj nie ma na polu. A nie, są, tylko tutaj widzę, że daleko trzymają. Jest, our man capturing the position. I dobrze. Jestem z ciebie dumny. Dobra, leży. To plus, że leży. Będziemy mogli bez problemu teraz przejść, bo snajper dostał. I co się dzieje? Dobra. Masz, kurna. I ty do mnie strzelasz. Ale że ty do mnie strzelasz. Dobra, masz. Może ktoś akurat się wejdzie w ten granat. Albo ja w niego wejdę i się ogłuszę. Też jest taka opcja. O kuźwa.
tutaj się dzieje. Jestem w stanie sobie wyobrazić. O kuźwa, ile ich wychodzi stamtąd. No powiem wam, że to robi świetny efekt. Jak nagle taka zgraja Niemców idzie prosto na nas. With ammo supply. Very sad. A, czyli jest czas, zapomniałem, że jest coś takiego jak czas w tej grze. A, bo tutaj może mi ktoś bić. Tak, muszę uważać. Aż do pleców? Bo jeden z naszych pyta się, gdzie jest zapas amunicji jakiś. Tu, miejsce, żeby uzupełnić amunicję. A śmieszne jest to, że nawet takiego miejsca nie ma, bo tutaj nie ma chyba inżynierów. Albo jest inżynier, tylko nie potrafi stawiać, albo nie ma możliwości stawiania, bo tu się zbyt dużo dzieje. Dobra, dostał. Nie umarł, ale dostał, to jest najważniejsze. Szybko, wejdź. Dobra. Dostał? No kurna, no! To jest jakiś żart. A, to jest jakiś żart, naprawdę. Our team is capturing the point, ale kuźwa, w tym, na tym punkcie ktoś jest. To jest problem, że ktoś jest tam akurat, więc ja capturing... No chyba, że tam jest więcej, to wtedy. Dobra, lecimy. Kraja żołnierzy. Rosyjski. Rosyjski panie. A, rozumiem. Dobra, zaraz zdobędziemy się tu. Tak, fajne jest to, że mogę się tak wychylić. Dobra, teraz będzie trudniej przejść przez to, bo tutaj jest mnóstwo. O kuźwa. Dobra, padłem. Dobrze, padłem. Pytanie, czy mi nie będą tutaj... Czołg, czyli na za bardzo tutaj przejść nie da się. Może przynajmniej zrobimy jakiś damage, zobaczyć. Kuźwa. Tak, medkit, dobra, wyleczymy się. Może przynajmniej tyle da się zrobić. Ładujemy i spróbujemy jakieś na daleko zatrzeć. Też trudno będzie, bo tu czołg nam przeszkadza. Dostał, ale nie jest zdjęty. Dostał, ale nie zdjęty. Dostał, ale nie zdjęty. Nawet nie dostał. Tak sobie jestem trochę. Dobra, o, dostał. I można się teraz iść naprzód, dobra. Idziemy z Mozinem. Karabinem. No dobra, nie idę jednak z Mozinem. I jak Łeni wchłodzę szybko. Ledwo nawet zobaczyć. Możemy zobaczyć, co się dzieje. A tutaj nasi utknęli, dlatego lubię na... A tam jest na wieżę ktoś.
dostajemy. Z której strony to jest najważniejsze pytanie. Tylko mnie ciekawi, co oni mówią. Tak literally ciekawią mnie, co oni mówią. Czasem na przykład niemiecka piechota czy coś takiego, albo nie wiem, jakieś inne słowa związane z Niemcami. Ale niektóre słowa to nie są z Niemcami. Kura, wiem co znaczy kura, ale... Rasnikow czy coś takiego, nie wiem. Co to znaczy? Rasnikow? Nie wiem, nie pamiętam jak się to mówi. To są nasi. Tego nam punkt tu nie zdobywa. Dobrze, że mam medkita. Mogę się na szybko wylecić. Proszę, nie zabijajcie mnie. Jestem biednym... Nie biednym. Warto było się uczyć strzelać na blisko. Dobrze, zrobiłem im tam troszeczkę wyłomów w armii, trochę ich tam przestraszyłem i w ogóle. Na spokojnie można teraz wbić. Właśnie ura! Gdzie będzie rura? Ty kurna! Wy widzicie, jakie tam zabawki chowają? Jakie piękne. Nogę przyjać. Ja się dziwię, to wyturbita, a wy się kurna kościele powita. Wieża mnie wita. A tam chyba trzeba iść nogę prosty. Dobra, pytanie, czy tam jacyś jeszcze żołnierze będą się wychylać? They sure will do. Dobra, jest wybity jeden, załatwiony. Już se tam nie pójdziesz, koleżko. Dobra, od was bym się przydała jakaś broń, żeby tam się wbić do niemczurów. Raz, dwa, trzy i lecimy. Let's go! To nie grasz Ameryką. To z tego mogę powiedzieć sobie raz na jakiś czas let's go, nie muszę cały czas popierdzielać po rosyjsku. Albo on mi rasie, wiecie co? Dobra. Jak to jest możliwe, że oni się... Ruszaj się do main gate, bo już po prostu nie mogę. Co tu się dzieje? Ja pinkole. Się więcej dzieje niż w jakimkolwiek filmie akcji. Nie no. Raczej nie. Mają granaty? Nie. Oni nie mają granaty. To jest problem. Dla mnie jest oczywiście problem, bo nie będę mógł ich wysadzać. Kuźwa. Na blisko był szkop. Dobrze, że moi żołnierze się blokują, to przynajmniej będę mógł na spokojnie tam dojść. Kolejny punkcik zdobyty, możemy ruszać dalej. W ogóle kuźwa, ile ten odcinek będzie miał minut. To będzie chyba najdłuższy odcinek z Enlisted. No chyba, że będę miał jeszcze Niemcami inwazję, to tym bardziej będzie, na pewno będzie kolejny dłuższy. O kuźwa. Witaj przyjacielu. Biały przyjacielu, co ty tutaj robisz? Widzę, że się dobrze bawisz. Ja też się nie będę dobrze bawił. Pozwól, że sobie wsadzę bandaż tam, gdzie powinien być. Nie w dupę, spokojnie. Chociaż igła by się jakaś przydała wylecieć rankę.
Dobra. Gdzieś się tam coś. Tam jest jakiś chyba. Nie wiem, ale na pewno ja stąd spinkalam. I rzucę bombę. I rzucę bombę. A Niemców walnę prosto w tą pustą szkorbę. Tak. Tylko wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Okno otwieramy i wchodzimy. Dzień dobry, panowie Niemcy. Niemcowie. Kuźwa, nie wiem jak nawet mówić, ale jestem u was w domu i możecie mi postać. Wy rozumiecie to? Postać. O, nie postać. Już nie, już nie. Wszyscy żołnierze. Jak my ten punkt zdobędziemy, to będziemy mieli już zwycięstwo w kieszeni. Wow. Badass Muzin, bo this is off the rooftop is... O kuźwa, tam na górze zapaliłem. Już nie miałem tego w planach. Tutaj widzę, że jest murek, dobra. Widzę, że ty uznałeś, że lepiej tego nie robić i się posłucham ciebie. I pójdę do drzwi Moskwy. Od same drzwi Moskwy. Bo ja to robię. Kuźwa, nawet go nie widziałem, ale ja przejmowałem punkcik, bo to było tak piękne. No już nie przejmujemy, ale trochę go przejęliśmy, co taki plus. Teraz nic i jest. Dobra, rzucimy, zobaczymy czy może kogoś tam... Kuźwa. Dobra, ważne, że się za czołgiem schowałem. A macie bombę? Może kogoś akurat trafię. Jeszcze bombą się zabiłem, nie no. To już jest w ogóle mistrzostwo świata wagi niemieckiej i rosyjskiej. Dobra, bo my tam w ogóle nie wejdziemy, jak będziemy tak dalej stać. Enemy is winning. Not anymore. Hurra! Nie ma. Nie lecimy ranek. Dobra, wchodzimy. Tylko bierzemy MP28 i wchodzimy, bo... Dobra, szybko. Kuźwa. Lecz się, 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 lecz się. Double kill, okej. Okay. Da, przynajmniej wiadomo, gdzie jest niemiecki żołnierz. Wchodzą! Wchodzą! Oni wchodzą! Wiem, że in position to jest piękne, ile tam jest ich. I zabiłem... przeczytałem rich kill. Jest, zrobiłem rich kill. Rich kill, rich kill. Nie no, rifle kill. I że zastrzeliłem ich z mojego rifla. O, mamy radio. Tak w ogóle wygląda radio ten. Radio operator. On ogólnie może... On może ogólnie wzywać...
prośbę o atak z powietrza, to jest bardzo potrzebne. Rzucę w ogóle molotowej. Ktoś powiedział fucking. No fucking bloody. Please no. Macie granata, patrzcie. Patrzcie i uczcie się, jak się to robi. Nie, no zaraz wyrzucą stamtąd, no zaraz wyrzucą. Wyrzucą nas. Wyrzucą nas. Wyrzucą, wyrzucą, wyrzucą. Nie, nie. No nie, nie. O! Wygraliśmy. O! To była najbardziej stresująca bitwa w moim życiu. Nie no, nie była stresująca. No niestety nie dostałem nagrody za najlepszy żołnierza. 57 killi, nice. I mogę dać moim żołnierzom perki, więc żołnierze. To by było na tyle w tym odcinku z Enlisted. W następnym odcinku będziemy więcej się bawić w tej grze. Więcej robić. Czekajcie, ulepszam sobie żołnierzy. Więc tak, w następnym odcinku będziemy więcej mieli do roboty, będziemy bardziej się starać o to, by ulepszyć naszych żołnierzy, polepszyć ich staty. No, a to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę i subskrypcję w górę, jeśli wam się odcinek spodobał i chcecie więcej. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!